Ale fajnie sobie wrócić na stare śmieci, gdzie wiesz, jak wszystko działa, masz przygotowanego pięknego dinozaura, chociaż może ten Karno nie jest piękny, ale zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy, jak ten Karno umrze, bo to, że umrze, to jestem o tym przekonany na 100%. Możecie obstawić w komentarzu, zatrzymajcie sobie film i w jaki sposób po prostu ten Karno umrze w tym odcinku. Ja, gdybym miał obstawiać, to obstawiałbym oczywiście kanibali. Wszędzie są kanibale na tym serwerze, to jest jakiś europejski oficjalny. Powiem wam, że ja nawet nie wiedziałem, że mam takiego dinozaura tutaj przygotowanego i przypominam, że ja gram na serwerze Zoo Free Grows coś tam, tak, tak się jakoś nazywa ten serwer i na nim po prostu rozgrywam teraz swoje odcinki, a tutaj mam jakiegoś Karno i postanowiłem się zalogować, żeby zobaczyć, co się dzieje, ponieważ dzisiaj mamy do pogadania na temat nowego dinozaura Ceratozaura. Zanim przejdziemy dalej do filmu, to złóżmy gratulacje dla Raid Shadow Legends, ponieważ w tym miesiącu obchodzą swoje trzecie urodziny i z tej okazji przygotowali mnóstwo fajnych rzeczy, o których powiem wam za chwilę. W samej grze znajdziecie setki bohaterów, każdy z innymi umiejętnościami, innym stylem rozgrywki. Mamy tutaj walki z bossami, np. Hydra, o której ostatnio mówiłem, mam nadzieję, że oglądaliście ten film. Doom Tower, gdzie wspinamy się po kolejnych piętrach, pokonując tu coraz silniejszych bossów. Co chwilę są dodawane nowe postacie, co według mnie jest największą zaletą i zawsze znajdziemy jakąś bardzo fajnie wyglądającą postać, która idealnie nam podpasuje. Na przykład w zeszłym roku pojawiła się cała frakcja Shadowkin. Szczerze, mógłbym tak wymieniać naprawdę długo, a wziąłem tutaj całkowicie losowe rzeczy. W skrócie, jeżeli chcecie grę, która żyje i do której są cały czas dodawane nowe rzeczy, to nie szukajcie dalej. A, i taki tip ode mnie, jeżeli szukacie sposobu na szybkie wbijanie expa, to najlepszym sposobem, bo sam tego szukałem, jest grindowanie kampanii, które sam osobiście teraz robię. Z okazji trzecich urodzin twórcy przygotowali dla nas mnóstwo darmowych nagród i to są nagrody dla wszystkich. Nowe eventy, w których będzie można wygrać bohaterów. Oczywiście zostaną dodani też nowi, całkowicie nowi bohaterowie, nowe sety artefaktów, turnieje ze specjalnymi nagrodami i mnóstwo innych rzeczy. Każdy gracz będzie też mógł zobaczyć własny film opisujący całą jego przygodę z Raidem, wiecie, od samego początku do obecnego momentu. Także nie czekaj i dołączaj, żeby po prostu sobie sam to wszystko obczaić. Używając mojego kodu QR albo linku w opisie, dla nowych graczy przygotowany jest pakiet warty prawie $40, w tym 3 darmowych bohaterów i 3 mikstury zwiększające expa. Wszystkie nagrody odbierzecie tutaj przez następne 30 dni. Dla istniejących graczy z okazji urodzin jest przewidziany specjalny kod, który wpisujecie tutaj i dostaniecie za niego rzeczy warte ponad $25, także ten kod znajdziecie w opisie. Także zapraszam do gry i sprawdzenia, co Raid ma do zaoferowania. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadzała ta krótka wstawka i bardzo dziękuję jakby za całe wsparcie i komentarze, które piszecie pod odcinkami z DIL, bo właśnie dzięki na przykład temu mogłem pozwolić sobie na taką współpracę z Raid Shadow Legends, także ja sobie zdaję sprawę, że to jest denerwujące, ale po prostu chciałem powiedzieć, że dziękuję wam za właśnie to wsparcie. Także wracając do tematu, mamy tego naszego pięknego ceratozaura. Wiecie co, może po prostu najlepiej będzie, jak obejrzymy te filmy razem. No dobra, to obejrzymy sobie razem ten teaser Pterodaktyla. Odpalimy filmik. Mamy, jak widzicie, Compsognata, czyli AI, który już jest w grze i za niedługo do gry zostanie właśnie dodany Pterodaktyl, który także będzie takim małym AI, które, wiecie, będzie troszeczkę nam ożywiało ten świat. Nie ukrywam, że bardzo fajny pomysł, żeby coś takiego dać. Filmik jest bardzo, bardzo krótki, ale jest jakby niezbędny, żebyśmy przeszli sobie do kolejnej rzeczy. Tu jest oczywiście Pteronodon. A teraz czas na danie główne, czyli właśnie, żebyśmy zobaczyli sobie nowego dinozaura, który już niedługo zostanie dodany. Mamy, jak widzicie, te nasze pterodaktyle i dlatego sobie zacząłem od tego teaserka, żebyście nie byli, żebyście się nie dziwili po prostu, co tutaj jest. I to jest chyba martwy stegozaur, z tego co widzę, także żerują sobie tutaj na nim. Ale lada moment się to zmieni, ponieważ przyjdzie większy drapieżca i będzie to, uwaga, już za momencik, będzie to Pteronodon, oczywiście. Nie wiem, co sobie myśleliście, ale to jest po prostu większy... O, jaki maluch tutaj jest! Zastanawiam się, czy pterodaktyle czy pterodaktyle będą atakowały Pteronodony. Ale też mamy oczywiście małą zmianę, bo przyszedł Karnotaur, których nienawidzę, bo jak widzę tego gościa, to mam od razu w głowie, ciekawe, czy mnie zaatakuje, ciekawe, czy mnie zabije. O, mamy też jakiegoś... Chyba to był kompi obok? Taki mały w krzakach? No, ale za chwilę będziemy mieli naszą gwiazdę dzisiejszych rozmów i dzisiejszego odcinka i będzie to oczywiście już za momencik. O, jest i on. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje ten ceratozaur albo keratozaur. Chyba keratozaur powinno się wymawiać nazwę.
No, także za niedługo zostanie dodany do gry. To jest pierwszy teaser tego dinozaura, więc tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Ale no mam ochotę nim pograć. Jak widzę takiego dino, to kurde, mam ochotę pograć, nawet jeżeli, wiecie, trzeba będzie pograć parę godzin więcej niż takim na przykład Carno. Pewnie też będą kanibale, bo to jest normalna rzecz. I na samym końcu mamy małego pterodaktyla, ale no ładnie to wygląda. Naprawdę piękny, piękny model tego dino. Oczywiście on już istnieje na wersji Legacy, ale i tak no, nim nie grałem, więc to będzie pewnie moja pierwsza styczność z tym tutaj jegomościem. Jeszcze możemy sobie zatrzymać na sekundę. Wiadomo, będzie mięsożercą, no czego innego się tutaj po nim spodziewać. Nie wiadomo, tak jak mówiłem, kiedy zostanie to dodane do gry. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej, bo patrząc na to, no to już jakieś animacje są tutaj. Wiecie, jest animacja jedzenia, są ryki też pokazane i to nie wygląda jakby, wiecie, zostały dopiero prace nad tym zaczęte, tylko wygląda jakby to mogłoby być końcowe stadium właśnie tutaj pracy nad tym dinozaurem. Tylko pytanie, ile jeszcze pracy im zostało przy tym, bo wiadomo, że twórcy The Isle dość wolno po prostu pracują nad tą grą i jakiekolwiek zmiany na tej wersji Evrima są implementowane bardzo, bardzo wolno. Teraz na przykład pracują cały czas nad nestowaniem i no, idzie im to dość powoli, plus jeszcze jest mnóstwo rzeczy, które będą tam chcieli dodać, ale dobra, wróćmy sobie do gry. No i wracamy do gry. Ja podczas tego filmu powiedziałem, że on tam może keratozaur się nazywa, ale nie, to jest ceratozaur i tu jest chyba ta skałka. W ogóle powiem wam, nie podoba mi się to, że ja nikogo tutaj nie widzę. Kompletnie nikogo, ale wcześniej jak się leczyłem, to słyszałem jakieś dźwięki Carno i troszeczkę tutaj z obawą podchodzę do tej skałki, w to miejsce. I wiecie, co mnie bardzo zdziwiło? Że wrzuciłem ostatni odcinek z Legacy tym Triceratopsem i w tym odcinku, no ja byłem zły. Ja naprawdę byłem zły, znudzony. Chyba nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie. Ale no byłem zły, znudzony przez to, że po prostu w tym odcinku nic się nie działo. Kompletnie nic. Tam taka była bardzo spokojna przygoda. I z waszych komentarzy wyczytałem, że kurde, wam to jakoś tak mocno nie przeszkadzało, że jasne, taki chillowy odcinek też był spoko, więc troszkę jestem zaskoczony, że mimo wszystko, że w tym filmie z Triceratopsem tam na samym początku umarłem, później przez 90% odcinka szedłem, no to nic w żaden sposób wam to nie przeszkodziło. Okej, mamy tutaj, troszkę dinozaurów. Powinienem, o kurde, czy to jest Carno? To wygląda na to, że to jest Carno, który tutaj jest. A wiecie co, upewnię się, czy to jest na pewno on, bo coś mi tutaj śmierdzi. Tak. Tak, to jest Carno. Dobra, czyli to nie jest może bezpieczne miejsce, żebym tutaj przybywał. Są jakieś małe raptory, ale wiadomo, one nie będą chciały ze mną się bić. I może podejmę za chwilę walkę z tego zaurem. Bo cały czas traktuję jako The Isle, jako takie, wiecie, pole do nauki gry. Więc teraz już się nie boję takich, wiecie, podejmować ryzykownych walk. Jasne, to nie jest ten serwer, na którym ja normalnie gram. I widzę, że tu jest jakiś raptorek. Okej, dobra. Załatwiony. I nie wiem, czy ten raptor... Ja może kucnę. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Chodź sobie zjedz, gościu. Chociaż tego raptora mógłbym załatwić, ale wolałbym dzisiaj toczyć walki z... właśnie z tym stegozaurem, a nie z raptorami. Czekajcie, ja podejdę do niego. I nawet zaryczę. Nie chcę, żeby... Wiecie... nie chcę, żeby one pomyślały, że chcę je zaatakować. To niech sobie po prostu tutaj podejdzie gościu, zjedzę nam pyszny posiłek i dzięki temu będziemy przyjaciółmi. Ale chyba... no nie, nie chcę. Jeszcze zaryczę raz. Albo wiecie co? Zaryczę po prostu jedynką. O, piękny ryk. Piękny ryk, może jakiś Carno tutaj się zjawi, który nie będzie kanibalem i który mi pomoże w walce. Bo wolałbym nawiązać sojusz właśnie z tymi raptorami, chociaż teraz mówię ciężkie, bo nie ma tutaj żadnego globalnego czatu. Pod tym względem jednak Legacy jest lepsze, bo możesz po prostu z kimś się dogadać i umówić się na przykład na bitkę z jakimś innym dinozaurem. No, ale tutaj czegoś takiego nie ma, więc jakby no nie ufasz nikomu, nie? To jest, cały czas powtarzam to samo, nie ufajcie nikomu. I coś miałem jeszcze powiedzieć, miałem jakiś temat przygotowany, ale chyba zapomniałem, no jak mi się przypomni to, a wiem. Jest dużo osób, które piszą, żebym nagrał odcinek z Pteronodona, bo tu jest taki latający jegomość. Ja mam nagrany ten odcinek, w sumie od jakichś 2-3 tygodni ten odcinek jest gotowy, tylko że ja go nagrywałem jeszcze w momencie, zanim wróciłem do wersji Legacy, więc
więc będę musiał to tak zmontować, żeby tam powycinać to, jak mówię. No, jeżeli będziecie chcieli odcinki z Legacy, to po prostu zostawcie lajka. I tak możecie zostawić lajka i subskrybujcie kanał też, to nie przegapicie żadnych filmów właśnie z tej gry. Ale no, jest odcinek z Ptero i możliwe, że kolejny właśnie odcinek z DIL, który wrzucę, to będzie z rozrywki Ptero, bo tego chyba jeszcze nie pokazywałem. W ogóle jest parę dinozaurów, które jakoś tak omijam, ale trzeba będzie po prostu je posprawdzać. Czy tam ktoś jest? Nie, nie ma nikogo. O, coś biegnie? A nie, to króliczek chyba po drugiej stronie. Ta, mały króliczek. Dobra, zawejmy raz jeszcze. Może ktoś tutaj będzie chętny na walkę. Boję się iść w tamto miejsce. Tam, bo tam były moje dwa groby. I nie chcę, żeby to był mój trzeci grób. Więc może spróbuję się po prostu napić i spróbuję się pobić z tym. Z tym stegozaurem. Tylko popełniłem właśnie głupotę, że nie sprawdziłem wody, czy coś w tej wodzie jest. Więc mogę zostać wciągnięty lada moment, oby tak się nie okazało. Nie, wygląda na to, że woda jest w miarę bezpieczna. Tak, okej. Okay. Także wszystko z wodą jest git. Także i co, idziemy na walkę. Ten odcinek, mówię, będzie taki krótszy, ale nie mogę się doczekać, kiedy ten ceratozaur zostanie wprowadzony, bo kurde, on tak zachwieje tutaj balansem tej rozgrywki. Zastanawiam się, czy wszyscy gracze, na przykład Karno, będą chcieli od razu przejść na ceratozaura, czy będzie, wiecie, czy się wywiążą takie grupy, które będą ze sobą rywalizowały. Właśnie Karno kontra ceratozaury. Tutaj są jakieś maluchy. Nie widzę żadnych maluchów. Okej, okay, nie ma nikogo. Dobra, tam jest stegozaur, także ja idę go sobie pogonić. No i zobaczymy. Ostatnio z stegozaurem, jak grałem, to Karno jeden mnie wykończył. I jeszcze takiej walki chyba nie toczyłem. Właśnie z perspektywy Karno. Więc to jest dobry tutorial, dobra nauka, żeby coś takiego zrobić. I cek, machniesz ogonem? Oczywiście, że machniesz ogonem. Okej. Okay. I co ja powinienem w takiej sytuacji zrobić? Ja powinienem, bo ja muszę na pewno nałożyć mu krwawienie. To jest jakby podstawowa. To jest podstawowa rzecz, którą powinienem zrobić. Spróbujmy się rozpędzić. Okej, okay, dobra. O kurde, ale dostałem z ogona. Zobaczcie, połowa HP. Rozumiecie to? Połowa HP i jeden cios. Jeden cios z ogona. Ja pierdzielę. I on krwawi i ja krwawię. No to jest taka patowa sytuacja. Czy ja powinienem go atakować? Czy nie powinienem go atakować? Ej, nie sądziłem, że tak szybko może to się zakończyć. Ja mam, mówię, Karno jeszcze przygotowane na tym serwerze FreeGrow, więc w razie czego po prostu się przeloguję. I tak, on chyba będzie chciał mnie atakować, bo widzi, że krwawi. No, najgorsza... O! Tu jakiś maluch jest. A nie, dobra, o! Hej! Dobra, myślałem, że to jest ten. Myślałem, że to jest raptorek. O kurde, okazało się, że ten mały Karno to jest mamis, z którą grałem jakiś czas temu. Nie wiem, czy pamiętacie. To było jeszcze, jak po raz pierwszy grałem w The Isle. To właśnie była mami. To był jeden z najfajniejszych dino, jakiego po prostu spotkałem. I zobaczcie, teraz zmieniła albo zmienił nick na Jinx i mamy małego Karno. Także bardzo fajnie. You don't say that you are a YouTuber. Ojejku. No widzicie, no to jest małe community tej gry, nie? I właśnie takie rzeczy się tutaj roznoszą, że ej, ktoś nagrywa z naszej gry, więc to jest zarówno plus, jak i minus. Podobno ludzie ją pytają, albo jego, bo nie mam naprawdę pojęcia, czy to jest mamusia, czy naprawdę mamusia, podobno go się pytają, czy on jest z YouTube'a i on nawet nie wiedział, albo ona nie wiedziała, o co, o co chodzi. Och, no need food. Let's find some. Dobra, czyli niestety z planu walki z Karno nic nie wyszło, to musimy w takim razie poszukać jedzenia. Trochę HP zregenerowałem, więc o, widzicie, Jinx za mną będzie teraz szła albo szedł, naprawdę nie mam pojęcia, ale fajnie, że takie spotkanie po lasach, bo pamiętam tak przez mgłę, że Mami to był bardzo, bardzo fajny dinozaur, bym musiał sobie przypomnieć ten odcinek. Może ktoś podrzuci w komentarzu właśnie link do tego odcinka, gdzie właśnie było spotkanie z mamusią. Bo pamiętam oczywiście nick, pamiętam, że jakby to były dobre wspomnienia, ale nie potrafię sobie przypomnieć,
A, dynia. Nie potrafię sobie przypomnieć jakby żadnych takich, wiecie, sytuacji, które nas spotkały. Zobaczcie, jaki mały kompi tutaj się ukrył. Pa, pa, pa. Jest dosłownie pod moimi nogami. Nie wiem, czy uda mi się go nawet trafić. Upolowałem dla Jinx albo dla mami właśnie tutaj jedzonko, więc jest naprawdę spoko. Zobaczymy, jak będzie wyglądała nasza dalsza przygoda. Powiem wam, że jest nawet spokojnie. Spodziewałem się, że już na tym etapie będę martwy, a nawet wiecie, nie jest blisko, chociaż wiadomo, w DL może się to zmienić bardzo, bardzo szybko. No i kurde, cały czas się zastanawiam, kiedy ten ceratozaur zostanie dodany, bo no jednak to jest game changer, nie jest to żaden, wiecie, taki mały dinozaur, który testowo został tam, znaczy testowo, to nie jest jakaś mała popierdółka, która nie będzie miała żadnego wpływu na grę, tylko to jest naprawdę potężny zawodnik, który najprawdopodobniej zmieni metę. I naprawdę mnie ciekawi, fajnie jakby dali na przykład, o, będzie w czerwcu, albo będzie w lipcu, albo w grudniu, tak żebyś wiedział, kiedy możesz się na to nastawić. W sumie nie powinienem chyba zabierać, no nie powinienem jej zabierać jedzonka, no ale też jestem głodny, więc trzeba coś zjeść. O, raptorki są, dobra, może jakiegoś pogonimy, może jakiś będzie chciał ze mną zatańczyć. Nie wiem ile tych raptorów tutaj jest, ale powiem wam, że już mam dość siedzenia po tamtej stronie brzegu, więc... O, zobaczcie, jaki piękny, dorodny, duży karno. Chyba załatwiony został przez tego stegozaura, którego widzieliśmy na samym początku. No i zobaczymy, co dalej przyniesie tutaj ta rozgrywka. Nie, no ja tam nie wejdę. Ja tam nic nie mogę zrobić. Boję się, że Jinx zostanie załatwiona, bo wiecie, no to jest małe jednak, małe karno. Zastanawiam się, czy oni też będą chcieli się pobić, czy raczej odpuszczą. Właśnie. Bardzo ważna rzecz, muszę kontrolować staminę. Ale... Chodźcie, chodźcie, chłopaki, nie bójcie się. No, zeskoczyli sobie. Ła, dostałem obrażenia? Nie, nie dostałem żadnych obrażeń. Ty, noga mu się złamała. Oj, no przepraszam, no nóżka ci się złamała, no jesteś martwy, no krótka piła, nie? No, tak to jest, źle zeskoczysz i kończymy imprezę. O, i kolejny raptor dostał teraz dziaba. Zobaczymy, czy w ogóle ucieknie. No, dawaj, no, powinien być martwy, kolejny załatwiony. Jeszcze mamy trzeciego, teraz ten też jest martwy prawie. I teraz muszę przytrzymać E. No zobaczymy, czy uda mi się gościa załatwić. On ma taki problem, że... Ty, skoczył! Jezu, gościu. No i trzy raptory, powiem wam, rozwalone. I skałka wyczyszczona, znaczy hotspot. Ty, zobaczcie, jak coraz pewniej się czuję, nie? Że przyszedłem tutaj na kozaka, patrzę, są trzy raptory i nie było. O, muszę uciekać, tylko dobra, walczymy. No i co? I udało się trzy raptory załatwić. I jeszcze czwartego sobie dziabnąłem, żeby po prostu... żeby mieć go z głowy. Jak widzicie, tutaj jest jeszcze dwójeczka. No i kurde, szybko się pozmieniało na tej skale, bo przed chwilą były... Nie wiem w ogóle, czy to były dorosłe osobniki, bo troszkę tak wyglądały, ale jednak jednak nie jestem pewien, czy one były dorosłe. One... O kurde, jaki maluch jest. Ale warczy na mnie. Dobra, niech ono sobie zje, a ja może tutaj usiądę. O. Będziemy czekali, obserwowali, bo muszę też się uleczyć, bo oni mi zadali, znaczy chyba mi nawet nic nie zadali z tego co widzę, ale krwawie leciutko. Chciałem dać raptorkom jedzenie, ale jeden z maluchów się na mnie rzucił, nie wiem co on sobie myślał. Oj, to żebym ze swojego nie dziabnął. Oj, no! Fuck, coś już się stało, I come back. Zjadłem swoje dziecko przypadkowo, znaczy malucha. Wypierdzielaj stąd, raptorze, kurde, wszystko twoja wina. Co ja odwaliłem, niepotrzebnie naprawdę walczyłem. O, chyba widzę kolejnego raptora, ale kurde, no taka sytuacja. Nie wiem, jak mogło się to wydarzyć. Zaraz zobaczymy, czy ten raptor... Cyk, został dziabnięty. O, nie skoczył na skałkę, no kolego. Takie błędy popełniać na tym etapie rozgrywki, no trochę wstyd. A, nie mogę w ogóle zaatakować, nie wiem dlaczego, ale zbugował mi się klawisz do ataku. A, bo ja mam jakiegoś maluszka. O, chyba dostał kolejnego strzała, tak mi się wydaje. O, i tu jest... Powróciła, albo powrócił Jinx. No, sorry for that. No, spieprzyłem trochę. Niepotrzebnie atakowałem tak szybko, wiecie?
Jako, że u mnie jest troszeczkę późna godzina już i muszę powoli się zwijać, to rozstałem się z Jinx. Mamy dodanek siebie na Steamie, także to jest kolejna osoba, z którą mam nadzieję jeszcze się zobaczymy tutaj w tej seryjce, ale jestem zadowolony. Karno, jak widzicie, na razie żyje, w pełni zdrowia, nic mu się nie stało i udało mi się nawet wybić cały resp raptorów, które tam były. Także z odcinka na odcinek jest mały progres, wiadomo, cały czas jestem mniej więcej w tym miejscu, ale wiem, że tutaj są zamieszkania. Są dymy, pewnie za jakiś czas zrobię kolejne podejście do Legacy, tym razem będę chciał wbić Allozaura i zobaczymy, jak to pójdzie właśnie następnym razem, ale obiecałem, że będzie ten odcinek z Ptero, więc pewnie kolejny odcinek z D'Isle pojutrze to będzie właśnie z Ptero, także ja się gdzieś tutaj wyloguję w takim bezpiecznym w miarę miejscu, miejmy nadzieję, że nikt mnie nie zaatakuje tutaj i co, widzimy się w kolejnym odcinku, zostawcie lajka, jeżeli się podobało, wbijajcie na mój drugi kanał Discorda, na którym jest kanał dla właśnie ludzi lubiących D'Isle i tam też sam siedzę i możemy sobie wspólnie popisać, wymienić się poglądami, czy po prostu zapytać, jak tam gierka leci. Także wbijajcie na Discorda i do zobaczenia.